za dużo wszystkiego poddaje się. I dlaczego nie nagrywałam? Muszę się przyznać, że Londyn mnie przytłoczył, po prostu. Było tam tyle ludzi, tyle wszystkiego. Czekajcie, bo kamera chyba krzywo mi tutaj stoi. O, teraz jest lepiej. Tyle ludzi, tyle wszystkiego, że ja nie przywykłam do tego i muszę powiedzieć szczerze, że to nie dla mnie. Londyn jako miasto podobało mi się, fajnie, że jest taka różnorodność, że można znaleźć no absolutnie wszystko, o czym pomyślicie, ale no ja nie lubię takich tłocznych miejsc, ja nie lubię takiego ścisku, takiej walki o przetrwanie, wiecie, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, jak weszłam do metra, w Norwegii jest większa kultura, a tam po prostu kto ma więcej mocy i kto ma większą siłę przebicia, ten wygrywa.
Może to są moje błędne takie odczucia, nie wiem, to jest to, co, no takie jakie ja miałam odczucia i co zauważyłam od razu. Fajne, dużo fajnego jedzenia, to na wielki plus, wielka różnorodność. Oczywiście no sklepy i tak dalej, ja wiem, że w niektórych filmach się wydaje, że ja tylko chodzę po sklepach i robię zakupy i kupuję milion ubrań, ale tak nie jest, ja kupuję, staram się kupować tylko to, co jest mi potrzebne i tylko to, co wiem, że ja będę używać i w czym będę chodzić, a nie, że kupię i będzie leżało. Chociaż staram się coraz mniej kupować i chyba mi to nawet dobrze wychodzi. Co jeszcze? Co mi się nie spodobało w Londynie, to woda. I woda, jak możecie widzieć tutaj, o proszę bardzo. Woda jest strasznie chlorowana. Ja się czułam po wyjściu z prysznica, spod prysznica, jakbym wyszła z basenu. I ten chlor też było czuć i skóra mnie swędziała, skóra była taka mega sucha, to mi się nie spodobało. Powietrze też, no oczywiście dużo bardziej zanieczyszczone niż tutaj u mnie w Norwegii. No ale ogólnie cały wyjazd bardzo fajny, bardzo, bardzo przyjemny, coś nowego. Właściwie wyjazd był trochę spontaniczny, dlatego że ja miałam te punkty do wykorzystania, o których mówiłam wcześniej, za które chciałam kupić bilet do Tajlandii. Jako że mi się tego biletu nie udało kupić i w końcu nie wiem, czy ja w końcu pojadę, w końcu, to postanowiłam, że najbliżej jest Londyn i tak naprawdę punkty przekształciłam sobie na bilet i poleciałam tam za darmo. Więc co jeszcze? Ogólnie podziwiam ludzi, którzy tam mieszkają. Wiem, że są różni ludzie i ludzie lubią różne rzeczy. Tak jak mówiłam wcześniej, miejsce nie dla mnie. Chciałabym polecieć jeszcze raz, ale latem, bo zimą, no powiem szczerze, że było niewygodnie. Kurtki, czapki, rękawiczki, tu w sklepie się rozbierać za chwilę. No nie, 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 nie. Zimą na pewno nie. Latem jak najbardziej, może do parku rozrywki. I co? Nie nagrywałam, żałuję trochę, że nie nagrywałam, to znaczy siebie mówiącej, ale było tam tyle ludzi, było zimno i ja tak naprawdę się skupiłam tylko na to, żeby na tym, żeby nagrywać miejsca, żeby miała pamiątkę dla siebie, bo wiecie, pogadać do kamery mogę zawsze i wszędzie, a chciałam tylko właśnie, jak widzieliście zresztą na filmie, uchwycić Londyn jako Londyn. Wiem, że tam pojawiły się też przebitki z Victoria's Secret, ale tak mi się spodobało to miejsce, że postanowiłam, że też chcę to nagrać. I co? I chyba tyle. Nie będę się rozgadywać. Film trochę inny niż planowałam, ale właśnie przez to, że no miałam założenie, jak chcę, żeby ten film wyglądał, ale jak tam trafiłam, to po prostu totalnie porzuciłam plany nagrywania i po prostu wyszło, co wyszło. Następny film będzie pewnie właśnie już taki świąteczny. Jadę do rodziny, do Holandii, więc pewnie będzie film z Holandii tym razem. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana z recepcji, z hotelu, w którym się zatrzymaliśmy. Nie pamiętam imienia, a właściwie chyba nawet nie poznałam pana imienia, więc pozdrawiam pana recepcjonistę. Trzymajcie się wszyscy cieplutko. Pa!